Dzień dobry Państwu. Kłania się Państwu Zbigniew Gryglas. To pierwszy z serii programów, który nazwaliśmy Gryglas versus Gryglas. A dlaczego? Proszę Państwa, moim pierwszym gościem jest Piotr Gryglas. Właśnie, Gryglas. Piotr Gryglas, witam Cię serdecznie. Również Piotrze, miło mi bardzo. Piotr jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych. Jesteś, Piotrze, także kardiologiem. Hipertensjologiem. Hipertensjologiem, no właśnie, wyjaśnij, bo nie każdy wie, co to za dziedzina medycyny. Hipertensjologia zajmuje się nauką o nadciśnieniu tętniczym. Jest to specjalizacja dotycząca nadciśnienia tętniczego i wszystkich jego aspektów. Także, ponieważ jest to groźna i popularna choroba, dlatego też ma swoją specjalizację, lekarze się w tym specjalizują i leczą dużo pacjentów, ponieważ na przykład w Polsce 12 milionów ludzi choruje na nadciśnienie. Piotrze, jeśli pozwolisz, wrócimy jeszcze do tego tematu, natomiast chciałbym, żebyśmy zaczęli od naszego nazwiska, które jest takie samo. Bardzo duża zbieżność. Bardzo rzadkie nazwisko, przyznasz. Tak, to prawda. Ja nie spotkałem bardzo wielu Gryglasów w swoim życiu, a zastanawiałem się długo, czy może mamy jakieś korzenie rodzinne. Moja rodzina pochodzi z Kurpi i drugi taki obszar to jest okolice Morąga. Czy mamy jakieś wspólne elementy? Niestety nie. Druga strona, Sokołów Podlaskich, Węgrów, to są moje rodzinne strony. Także niestety nie te okolice. No ale wiem, przed programem rozmawialiśmy, że masz jakąś ciocię w Morągu. Tak, ale to jest ciocia, która za mężem pojechała do Moronga i rzeczywiście mieszkała i żyła w Morągu. Tak. No moja ciocia też pochodzi z Moronga, więc może jednak doszukamy się jakichś śladów. Na tą chwilę bliższych nie znajdujemy. Pytam cię o to dlatego, że moja żona często mówi, widzicie często w telewizji, jesteś bardzo popularnym lekarzem, tłumaczysz zawiłości zdrowia, tłumaczysz Polakom, jak dbać o to zdrowie. Staram się prostym językiem wyjaśniać trudne sprawy medyczne. Dokładnie, udaje ci się to bardzo, bo muszę ci powiedzieć, że moja rodzina ogląda ten program, ale wracam do sprawy. Moja żona powiedziała, że jesteśmy trochę do siebie podobni. No, niektórzy tak mówią, nawet u mnie w pracy wszyscy pytają, czy jesteśmy braćmi, czy to jest rodzina. No ale zbieżność nazwisk, rodziną nie jesteśmy, ale zawsze to miło się kojarzy. Dokładnie tak, ja też tak to odbieram. Piotrze, powiedz, jak żyją Polacy? Czy Polacy żyją zdrowo? Czy dbają o swoje zdrowie? Ja często słyszę takie określenie, że bardziej dbamy o swoje samochody, które regularnie serwisujemy, tak, natomiast o nasze zdrowie dbamy niezbyt dobrze. To prawda i to jeszcze tutaj można podzielić to ze względu na płeć, to zjawisko, ponieważ mężczyźni dbają bardziej o samochody niż o swoje zdrowie. Rzeczywiście zdrowie mężczyzn w Polsce jest dużo gorsze niż kobiet, a niestety ta wiedza na temat prozdrowotnego stylu życia, zdrowego stylu życia, czy też prowadzącego do unikania chorób, jest niestety jeszcze mała. My lubimy niezdrowo jeść, niezdrowo odpoczywać, my unikamy aktywności fizycznej, jesteśmy społeczeństwem, które najmniej się rusza w Europie. Także tu te samochody, wolimy jeździć samochodem niż rowerem. Jeździć rowerem, czy biegać, czy spacerować. Tak? Czyli to nie tylko żywność, to nie tylko brak aktywności, ale też takie złe nawyki, które mamy. Bardzo złe, tak. Niestety jeszcze duży procent społeczeństwa pali tytoń, właśnie źle się odżywia, nie kontroluje swoich parametrów życiowych i na przykład nie rozpoznaje nadciśnienia. To jest choroba bezobjawowa, więc wiele osób w ogóle nie wie, że ma nadciśnienie, a niestety ta choroba uszkadza układ sercowo-naczyniowy i skraca życie. Ja muszę ci powiedzieć, że jestem tym tematem mocno zainteresowany, bo w rodzinie mieliśmy skłonności do wyższego ciśnienia. Tak było z moją mamą i z moimi generalnie przodkami, więc rozumiem, że powinienem także sprawdzić sobie. Choroba ta występuje rodzinnie, to jest bardzo ważny element pytania pacjentów, czy w rodzinie występowało nadciśnienie.
co się działo z rodzicami, dziadkami, braćmi, siostrami i rzeczywiście obciążenie rodzinne jest bardzo duże. Jeżeli w rodzinie występowała ta choroba, to jest prawdopodobne, że potomstwo będzie niestety na nią cierpiało. Powiedz Piotrze, bo ty doskonale czujesz się w mediach. Widzę, że to jest taka twoja druga strona życia. Czujesz się bardzo dobrze, świetnie opowiadasz takim, jak powiedziałeś, prostym językiem Polakom o tych kwestiach dbałości o zdrowie. Czy zawsze chciałeś być lekarzem? Jak to się stało, że zostałeś lekarzem? Czy może jednak miałeś jakieś plany sceniczne czy telewizyjne? Scenicznych planów nie miałem. Zawsze chciałem być nauczycielem. I zawsze chciałem być nauczycielem biologii. Moją pasją do dzisiaj jest biologia. I rzeczywiście wybierałem się na biologię, ale moja ciotka lekarka, dermatolog, mówi: słuchaj, ale jak ty skończysz biologię, to skończysz i medycynę, bo biologia to jest bardzo trudny dział wiedzy, bardzo ciężkie studia, więc jeżeli skończysz biologię, to i skończysz medycynę. A przecież medycyna to taka biologia człowieka. Dla mężczyzny jest to lepszy zawód niż nauczyciel biologii. No i dziękujemy jej bardzo za tą radę, bo dzięki temu mamy tak wspaniałego... I mnie przekonała. Mamy tak wspaniałego lekarza. Ja muszę ci powiedzieć, Piotrze, że mam wielki szacunek do lekarzy i miałem w swoim życiu takie szczęście spotykać wspaniałych ludzi. Miałem szczęście spotkać generała Podgórskiego, który przeprowadzał jako chirurg operację taką dosyć skomplikowaną, ale dobrze wspominam. Natomiast ostatni taki epizod bardzo ciekawy, badałem sobie serce, więc nie jest tak źle ze mną. Robiłem sobie echo serca i to był lekarz wojskowy. Ja sobie trochę zażartowałem i zasalutowałem na wejściu. Przedstawiłem się: plutonowy podchorąży Gryglas, melduje się na badanie. Na to pan doktor plutonowy się położy. Badał mnie bardzo długo i muszę ci powiedzieć, że byłem już taki trochę poddenerwowany. Obawiałem się, że coś w moim sercu znalazł niewłaściwego, po czym on powiedział tak: plutonowy, symuluje na front. Czyli masz zdrowe serce, czyli jak dzwon. Czyli mam dosyć zdrowe serce, ale pożegnał mnie w taki ciepły bardzo sposób. Powiedział: niech plutonowy jeszcze przyjdzie, nawet jak będzie zdrowy, bo jest miły bardzo. Więc... Zawsze dużo łatwiej się leczy chorych, którzy są pogodnie nastawieni do życia, to dużo lepiej się wtedy choruje i dużo lepiej leczy takich pacjentów. Czyli ten optymizm także może troszkę pomagać w terapii, może bardzo, pomagać... Bardzo, bardzo. I to działa na dwie strony. Jeżeli oczywiście lekarz empatyczny, który jest pogodny, sympatyczny, dużo lepiej wpływa na pacjenta i odwrotnie, pacjent, który jest sympatyczny, który cierpliwie znosi swoją chorobę i wie, że pewne procedury muszą być wykonane, czy pewien czas leczenia wymaga cierpliwości, to dużo lepiej takich pacjentów się leczy i łatwiej się leczy. Znakomicie. Ja muszę ci powiedzieć, że spotykam bardzo wielu lekarzy na Mazurach. Pływam, żegluję i tych lekarzy, którzy pływają, nie wiem z czego to wynika, ale bardzo wielu lekarzy pływa, więc to jest rodzaj dbania o dobry styl życia, o odpoczynek psychiczny i fizyczny, ponieważ praca lekarza jest obciążona bardzo dużym stresem, dużymi napięciami. I właśnie takie różnego rodzaju pasje, jak żeglarstwo, jak różnego rodzaju sporty, bardzo często lekarze realizują czy uciekają w taki świat inny niż codzienność, po to właśnie, żeby odpocząć psychicznie. Nie tylko fizycznie, ale psychicznie, żeby się od tych stresów odizolować, oddzielić. Dlatego bardzo często lekarze mają swoje bardzo różne pasje. No właśnie, a jaka jest twoja pasja, Piotrze? Powiedz, przyznaj się, bo wiem, że jest dosyć oryginalna. Nie, dlaczego? Ja lubię, tak jak mówiłem, lubię biologię, lubię hodować zwierzęta. Mam morskie akwarium na przykład i lubię podziwiać swoją własną rafę koralową w domu. Ale też kiedyś w prezencie dostałem węża, dużego dusiciela i dbam o niego.
Uwaga, proszę Państwa, wąż dusiciel Piotr ma takiego węża w swoim domu. Nie obawiasz się, że nocą kiedyś po cichu przyjdzie do sypialni? I... Dobrze go karmi, jest najedzony, a wąż najedzony jest niegroźny. Wąż najedzony jest niegroźny. Słyszeli Państwo? Zupełnie niesamowita historia. Co je taki wąż? Bo to jest... No, to, co w biologii może jeść, czyli zazwyczaj gryzonie, czyli szczury. O, no proszę, to zaskakujące bardzo. Ale dobrze, ludzi nie je, to całe szczęście. Piotrze, mówiłeś wiele o tym, jak powinniśmy żyć, żeby dbać o swoje zdrowie, jak powinniśmy się odżywiać. Powiedz, czy ty sam stosujesz się do tych swoich własnych zaleceń? Czy byłbyś dobrym pacjentem? Jak to oceniasz? Bym powiedział, że bardzo się staram. Oczywiście często grzeszę, bo lubię słodycze, lubię pączki. Moim ulubionym ciastkiem jest pączek. Nie mamy tutaj pączków niestety, ale proszę bardzo, tu jest jakiś... W każdym razie, więc czasami się kuszę na pączki zamiast zdrowego, racjonalnego śniadania. Natomiast oczywiście staram się, aby i u mnie w domu i sam staram się, aby podstawą naszej diety były jednak warzywa, owoce. I tutaj z żoną bardzo respektujemy tej kuchni i dbamy o to, żeby zdrowo się odżywiać, zdrowo żyć. To jest klucz jakiś. Ja muszę ci opowiedzieć jeszcze jedną historię, taką z pogranicza medycyny. To było kilka lat temu. Trafiłem do wspaniałego lekarza. Pani doktor powiedziała mi tak: panie Zbigniewie, cukier dla pana nie istnieje. I to powiedziała nie dlatego, że miałem jakiś podwyższony poziom cukru, ale powiedziała, że w pewnym wieku, to już było po 40, lepiej ten cukier odstawić. I rzeczywiście zawdzięczam jej bardzo wiele, bo dzisiaj poznałem taki rzeczywisty smak kawy, herbaty. Tak. Ona bez cukru smakuje lepiej, taka jest moja opinia. No ale to było zdumiewające, bo ona miała taką wielką siłę perswazji. Jak brałem cukiernicę do ręki, łyżeczkę, to słyszałem jej głos: panie Zbigniewie, cukier dla pana nie istnieje. Więc to znakomita lekarz, polecam wszystkim, przyjmuję tutaj w Warszawie. Więc są wspaniali lekarze. My mamy doskonałych lekarzy w Polsce. Piotr jest najlepszym przykładem. Tylko coraz mniej. Problem jest, że niestety uciekają nam dobrzy lekarze i mamy problem, że coraz mniej lekarzy jest i mamy trudności właśnie kadrowe, jeżeli chodzi o lekarzy. No ale byłem kilka dni temu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, spotkałem rzeszę młodzieży, oczywiście to nie musi oznaczać, że jest wielkie zainteresowanie medycyną, no ale powiedziałeś, że u ciebie zaczęło się to od biologii, a później medycyna, no ale widać, że jesteś lekarzem z powołania, że jesteś osobą, która leczy. Ja myślę, że ty leczysz, Piotrze, nie tylko jako lekarz, ale leczysz swoim podejściem do pacjentów, taką otwartością, tym uśmiechem, tym pozytywizmem, który przekazujesz pacjentom właśnie. No, jest to jeden z elementów bycia lekarzem, aby na pacjenta patrzeć całościowo, nie wyrywkowo, nie fragmentarycznie, tylko całościowo. I jego psychika i somatyka są równie ważne i lekarz musi zwracać uwagę na jedno i na drugie. I to staramy się w codziennej praktyce robić. Ja tę wiedzę przekazuję swoim asystentom i no, staramy się patrzeć i oceniać pacjenta całościowo, traktować go no, bardzo, bardzo dokładnie, poważnie i zwracać uwagę na wszystko. A Piotrze, czy zapamiętałeś jakoś szczególnie jakiegoś swojego pacjenta czy pacjentkę? Czy był jakiś taki przypadek szczególny, o którym chciałbyś opowiedzieć? O, to trudno mi jest. Dużo jest takich. Wybrać, bo tych pacjentów jest tylu. Ja badam ponad 4000 chorych rocznie, także to jest to rzesza pacjentów i trudno jest akurat skupić się na jednym przypadku. No muszę Państwu powiedzieć, że długi czas umawialiśmy się z Piotrem na to spotkanie. Pięknie Ci dziękuję, że znalazłeś czas. Piotrze, ostatnie pytanie, które chciałem ci zadać, już takie pozamedyczne, z pogranicza, właściwie motoryzacyjne pytanie, bo ja nie wiem, czy wiesz, ale przyjechałem tutaj małym Fiatem 126P. Czy pamiętasz, czy jeździłeś takim Fiatem, a może ktoś z rodziny jeździł takim samochodem? Ja oczywiście, że jeździłem.
jeździłem i mój egzamin na prawo jazdy odbywał się właśnie w takim samochodzie. A, no proszę, to jesteśmy w domu, to jesteśmy w domu. Jak wspominasz maluszka, czy masz jakiś sentyment do tego samochodu, czy raczej szybko przesiadłeś? Muszę powiedzieć, że motoryzacja i mechanika, elektronika to nie są absolutnie moje dziedziny. Zupełnie tutaj no, nie mam duszy motoryzacyjnej, także nie przywiązuję wagi do tego, czym jeżdżę. Samochód jest narzędziem do przemieszczania się na tym i nie mam absolutnie sentymentu do motoryzacji. Nie masz sentymentu do motoryzacji, ale jeśli pozwolisz, Piotrze, to ja chciałbym zaproponować, że po programie przewiozę cię maluszkiem. A bardzo proszę. Przypomnę sobie dawne czasy. Przypomnisz sobie dawne czasy, przypomnisz sobie, jak zdawałeś egzamin. Ja myślę, że bardzo wielu Polaków ma takie sympatyczne wspomnienia dotyczące maluszka, no bo to czas młodości. Ten czas młodości zawsze nam się kojarzy pozytywnie. Miło, na ogół miło nam się kojarzy, bo nawet jak mieliśmy jakieś wspomnienia mniej optymistyczne, to i tak po latach one nam się dobrze kojarzą, więc myślę, że tak właśnie będzie. Piotrze, zapraszam cię w takim razie do małego Fiata 126P.